Halo, czyli witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Speedówka. Witam was w Far Cry'u 5. Postanowiłam, że nagram wam jeden materiał z tej gry. No chyba, że chcecie więcej, to dajcie znać. Zostawcie lajka, jak chcecie więcej, komentarz. Strasznie wciągnęła mnie ta część. Powiem wam, że niesamowicie wciągnął mnie klimat, jak i temat religijny i to całe wariactwo, jakie się dzieje w tej grze. Osobiście przeszłam trójkę i czwórkę. Czwórkę w sumie niedawno. I szczerze wam powiem, że czwórka była fajna, bardzo podobał mi się czarny charakter. Postanowiłam, że nagram jeden odcinek, dajcie znać, czy chcecie więcej, bo mi się fajnie w to gra, mogę tam czasem ponagrywać, ale pełnej serii z tego nie zrobię, bo już przeszłam trochę, tam czasami wam po prostu nagram. Pamiętajcie, filmy w każdą środę o 18:00. Słuchajcie, ja skończyłam tutaj. Generalnie fabuła bardzo ciekawa. Jak to na Far Cry'a przystało, no w głowie nam się popieprzyło, tak? Mamy tutaj temat religijny, co bardzo mi się spodobało, jest to bardzo kontrowersyjne, ale mimo wszystko podoba mi się ten temat. Jest bardziej jakby klimatyczny, jakoś bardziej do mnie przemawia ta Ameryczka i wczucie się tak jakby w ten klimat Ameryki, nie wiem, mi się bardzo podoba. Piątka, bardzo, bardzo się wczułam w piątkę. Chyba bardziej, a w sumie tam mamy bliżej. Chyba bardziej niż w czwórkę, chociaż nie wiem, gdzie bliżej już. Bardziej niż w czwórkę, szczerze powiedziawszy. W Primala nie grałam jeszcze, mam zamiar ograć. Jeżeli chcecie odcinek z Primala, to dajcie znać, bo w sumie mogłabym nagrać tak jakby pierwsze wrażenie. Kilka osób mówiło, że ta gra, jeśli chodzi o Primala, to słaba, że nie ma co grać, bo to się nie opłaca. Bardzo słaby klimat, generalnie odgrzewany kotlet. Ja osobiście nie sądzę tak o Far Cry'ach. Moim zdaniem naprawdę fajna robota. Bardzo lubię tę serię, ale wiecie, są gracze wymagający i są gracze, którzy mają troszkę inne jakby opinie na to. Gdzie my w ogóle? Gdzie? Ej, gościu! Tutaj, dobra. Inne opinie na ten temat. Ja nie jestem taka wymagająca, jeżeli fabuła mnie wkręci, to ja mogę tutaj siedzieć wiekami i szczerze powiedziawszy w piątce misje poboczne tak mnie wkręcają jak sama fabuła. W czwórce chciałam przejść od razu fabułę, chciałam po prostu poznać historię, niezbyt interesowała mnie wiecie, jakieś tam zadania poboczne, nie wiem dlaczego, po prostu nie wciąga mnie ta gra. Tutaj całkowicie inny temat. Bardzo podoba mi się po prostu środowisko, w jakim wszystko jest ogrywane. Widzicie, tam już mamy jakąś misję poboczną i ja mam ochotę ją zrobić. W czwórce czegoś takiego nie odczuwałam i myślę, że to jest właśnie kwestia wczucia się. Dobra. Aha, tu po prostu trzeba uratować typa, tak? Dobra. Ło! O nie! Ty, to chyba Jezus jest. O nej. Dobra, nieważne. Lutujemy typa. Mogę cię uwolnić, czy tu już jesteś uwolniony? A, gram dziewczyną jak coś. Chciałam się trochę wczuć w moją płeć, bo zawsze grałam facetami. Zawsze mi się to bardziej... bardziej pomogło mi się wczuć, ale mimo wszystko jednak zrobiłam wyjątek. Zrobiłam wyjątek i postanowiłam, że zagram dziewczyną. Co ty chcesz? Oj, sorry, chciałam oko zobaczyć, facet. Weź tam to. Outpost, ale on jest 400 metrów stąd. W sumie mogłam tam podtegować się, ale wolę zrobić fabułkę teraz, żeby wam coś pokazać na tym filmie. Z tego co słyszałam, będzie końcówka tej gry będzie mega szokująca, więc na pewno nagram wam końcówkę, żebyście zobaczyli moje wrażenie, moją reakcję, o ile będę wiedziała, kiedy jest końcówka. Więc na pewno nagram, jeżeli ogarnę, kiedy faktycznie jest ta końcówka i zobaczymy. Bo nie chcę całej serii nagrywać. No, 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 proszę mi zostawić mnie. Dobra, chodzimy na wyższy kaliber. Mam wyższy kaliber? Snajperka, no tak, pamiętam, że kupiłam. Dobra. No to nie jest ze mnie Kemzes. Aha, to mogę ich ten? Nara, facet! A to nie ma aż takiego speedowa a to jest moja baba w ogóle? A to jest ta liderka cała, ten VIP. Dobra, VIP.
Ty żyjesz? Oh my god, dobra, trzeba się skupić, spokojnie. Spokojnie. Jakbyście pytali, to też gram na ultra ustawieniach. Dobra, skupię się po prostu. Bo nie wiem, czy wiecie, mam nowy komputer. Jeżeli nie widzieliście odcinka przedstawiającego mojego komputera, to zapraszam. Poszperać niedawno wysłałam na kanał, więc możecie na pewno znaleźć, jak tylko wejdziecie. Przy okazji zostawcie suba i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Strasznie mi się podoba generalnie ten pistolet tutaj. Strasznie satysfakcjonujące to jest, jak się strzela. Poczekaj, facet. Zapraszam. A tego mam uwolnić jako fabuła. Dobra, musisz, facet, jeszcze troszkę... O, sorry, gościu, ty mnie... Ja go zabiję, zobaczycie, ja go zabiję. To jest mój challenge. Ja go zabiję. Ty, nie zabieniłam już. Co? Kto mnie widzi? Zaraz ci help, ale tu trzeba To jego głowa? O! On tu stoi, lol. A chciałabym najpierw zrobić tu wszystko. No zamknij ryj, zaraz ci pomogę, facet. Ej, calm down. Jakiś słoń. A to w czwórce można słoniem, a ja, wiecie... A ja tu myślałam, że... No co jest? Masz głośnik wbudowany, że tak się trzyma? Co tak się drze? Nie mam pojęcia. Mam nadzieję, że mam trochę... Aj, nie mam już ze snajperki. Dobra, już ci pomagam. Calm down. Dawaj. Thank you for saving me. My name is Dr. Charles Lindsay. I'm part of a group holdup south of here at the old gym. Faith and her angels have been trying to get to us for days. I was out here looking for a way to stop them when the cult took me. I think I found a way to bait the angels, but the ingredients for the bait are in my bag and the cult threw it in the pond. I can't swim. I know who can't swim, but I need ja nie umiem pływać, taka ciekawostka. Get the doctor's bag. Aha, bo on chce, żebym ja tam swim, dobra. Nie ma problemu. Strasznie lubię pływanie w grach. Jestem fanką eksploracji podwodnych. Ma ten kurs tej kamery Speedover. Strasznie, dlatego jak gram w The Forest, to najbardziej mnie interesują właśnie eksploracje pod wodą. Więc... Dobra, wzięłam, tak? Ale trzeba wyjść na zewnątrz, bo zginę. Strasznie to jest takie, wiecie, jak pływacie i macie ograniczone powietrze, to jest takie, wiecie... Straszne under pressure. O, musimy się nimi zaraz zająć. I to jest takie... Wiecie, bo podwodny świat to jest jednak ciekawostka. Zawsze mnie ciekawi podwodny świat, czy to w realu, czy w grach. Zawsze mam wrażenie, że skrywa jakieś tajemnice, których jeszcze ludzie nie odkryli. To jest takie dla mnie ciekawe, dlatego ono więcej zawsze lubiłam. Generalnie taki... Dobra. Generalnie taki temat, dobra. Spokojnie, gościu, daj mi się o... A mam czułość słabą. Dobra, ej no! Dobra, kierowcę. Dobra, nie wiem, czy dam radę trafić kierowcę. A z łuku dam radę? O, wezmę się, ziemniaki se wezmę. Rzucę go ziemniorem. Dawaj, gdzie, pod którym jest... O, kurde. Nie, ja muszę tę czułość zmniejszyć, bo mi tu not good. No, teraz lepiej trochę. Ty, wem... Poczekaj, bas mnie chroni. Może łukiem dam radę? Nie, no, a mam... Dobra. Spróbujemy, to będzie bardzo ciężkie. Co, ja to zabiję. O! Ktoś tam zginął. Może tak o, z biodra? Tak trafię? Nie. O, dobra, nara. Udało się.
O, mogę sobie vloga nagrać. Siemanko, witam wszystkich bardzo serdecznie. Sorry, my name's Charles. Everyone calls me Doc, but I'm not that kind of doctor. I'm a veterinarian, but right now I guess I'm the resident ER doctor. Stitching up bullet wounds is a lot different than delivering cabs, that's for goddamn sure. Sorry, doesn't matter. Here's the deal. I stumbled on something that seems to attract the angels, which means we could herd them. I went out to try a field test, but things went sideways. Fucking cult. I'm missing ingredients, and if I stay out here, I'm just gonna wind up dead. Będę musiała znaleźć ingredients. To the prison. Can you help me? I've got the list of stuff I still shopping need. List. If you could find them, we may actually have a chance at surviving. Dobra. Myślę, że na tyle starczy. Jeżeli chcecie następny odcineczek z Far Cry'a, nie wiem, czy koniecznie trafię tutaj, w tym miejscu na odcinku, bo mogę prywatnie trochę poprzechodzić, ale jeżeli chcecie, dajcie znać, bo ciekawi mnie to, czy chcecie takie coś na moim kanale. Pamiętajcie, filmy w każdą środę o 18:00, zapraszam na wszystkie moje social media, macie w opisie. Dajcie koniecznie suba i dzwonek, żeby być na bieżąco, napiszcie w komentarzu, jak wam się podobał odcinek oraz czy jaka jest wasza ulubiona część Far Cry'a. Bardzo mnie to w sumie ciekawi, bo to są różne takie opinie. Trójka mi się podoba i piątka najbardziej. I to tyle. Dziękuję bardzo za uwagę. Ja lecę. Trzymajcie się. Pa!